Cześć, siemanko, z tej strony Patryk, ja jestem Dobry w te klocki, a was witam ponownie wszystkich na kanale Klockowizji w kolejnym odcinku recenzji Klockowizji. W dniu dzisiejszym perła, jeśli chodzi o zestawy LEGO Sports, pierwsze, najważniejsze boisko piłkarskie LEGO. Zostańcie ze mną. Cieszę się, że jesteśmy już wszyscy razem po tym krótkim wstępie. No i co? Mamy perłę w koronie, czyli wielkie boisko. Pierwsze, jakie zostało wydane w serii LEGO Sports, LEGO Football. No i zestaw ten wygląda tak, że mamy w każdej drużynie po 6 zawodników, w tym jeden bramkarz. Mój zestaw jest trochę okrojony. Zestaw ten pożyczył mi mój kolega Sebastian, więc bardzo jeszcze raz dziękuję Ci, Sebastian, za pożyczenie tego zestawu do tej recenzji. No i Sebastianowi trochę pogubiły się figurki. Dostał ten zestaw w jakimś 2000 roku, czyli mniej więcej wtedy, jak ten zestaw wychodził, i przez lata bawienia się w LEGO piłkarzyki, no niestety część ekipy zielonych, była tu drużyna w tym zestawie oryginalnie właśnie w te biało-czerwono-niebieskie paski oraz w strojach zielonych ich przeciwnicy, te figurki w strojach zielonych się gdzieś pogubiły. Co ciekawe, pogubiły się Sebastianowi same torsy od tego zestawu, więc no nie wiem. Nóżki, główki, nawet z fryzurami zostały, zielone torsy się gdzieś zgubiły. Co się z nimi stało, nie wie zapewne sam właściciel tego zestawu. Ja wam chciałem pokrótce pokazać, jak ten zestaw jest zbudowany. Jest on zbudowany na takich zielonych płytkach, które jak widzimy mają takie wgłębienia, dzięki czemu piłka, gdy podajemy ją do innego zawodnika, ona wpada od razu w to wgłębienie, przez co ta gra jest naprawdę bardzo fajna. Nie są to takie piłkarzyki, że ta piłka miota się nie wiadomo gdzie, tylko zawsze po strzale ta piłka wpada pod nogi któremuś z naszych piłkarzy. Można ją łatwo przejąć. Ci piłkarze są umieszczeni na takich stanowiskach ze sprężynką, dzięki czemu możemy robić triki, na przykład takie obrotówki, no i strzelać gole do bramki. Nie ma niestety punktacji, jak liczyć. Punktacja jest w zestawie z trybunami, który również znajdzie się na recenzji na kanale Klockowizji. Trybuna wygląda mniej więcej tak i właśnie ta cała seria Sports polega na tym, żeby te różne zestawy dołączać i robić jak największe właśnie boisko, bo to zawsze w komplecie wygląda bardzo, bardzo fajnie. Ja trybuny odkładam na bok, ponieważ nie są one tematem dzisiejszego odcinka. Skupmy się na boisku. Jak widzicie, boisko jest otoczone bandami, tak żeby piłka nie wypadała poza boisko. No i każda banda ma inną naklejkę z innym sponsorem tego meczu. Oczywiście sponsorzy są LEGOwi, czyli jest tu po prostu banda z marką LEGO. Mamy tutaj LEGO Technic, LEGO Mindstorms, LEGO Arctic, czyli dwie serie, które były popularne w roku 2000. Mamy tutaj odnośnik do strony internetowej LEGO.com, mamy tutaj herb LEGO Football. No i mamy też bandy z logiem Adidasa. Ich było najwięcej w tym zestawie, bo właśnie Adidas jest również sponsorem tej serii, która w roku 2000 się pojawiła. Mogę to wnioskować po tym, że na przykład w tym zestawie również z serii Football mamy piłkę Adidasa. To jest zestaw również limitowany, właśnie Adidas Edition. Bramkarzami steruje się w bardzo ciekawy sposób, ponieważ tutaj mamy na gumce zaczepiony taki fajny, podłużny element, taką szpicę, i tak naprawdę w całym zakresie tej bramki możemy tego bramkarza ustawiać, możemy się rzucać, ponieważ on może się przewracać na boki, tak jak widzicie. No i takim ruchem, dzięki temu, że jest tu ta gumka, to możemy tą piłkę szybko wykopać gdzieś daleko. Nie wiadomo, do którego zawodnika trafi nasza piłka. Bramkarz stoi na bramce, jak widzicie, jest zrobiona na takich fajnych elementach z boku, z tyłu duża siatka, którą możemy kojarzyć na przykład z takich serii jak LEGO Divers o LEGO nurkach taunowych. Więc ta siatka wygląda też całkiem nieźle. W czterech rogach boiska mamy tutaj cztery flagi, które... No i zestaw jest taki typowo zabawowy. I ja przyznam się, że pograłem sobie troszkę w te piłkarzyki i gra się nimi naprawdę świetnie. Tutaj mamy jakiegoś brakującego piłkarza. Te podania są naprawdę całkiem celne i można naprawdę świetnie się bawiąc
Widzicie, obroniłem teraz gola. Naprawdę świetnie się bawiąc, spędzić czas właśnie z tymi Lego piłkarzykami. Ja taki zestaw bardzo chciałbym mieć w swojej kolekcji. Niestety Sebastian usilnie odmawia mi od sprzedania swojej kolekcji. Ma tam jeszcze kilka ciekawych zestawów, na przykład z Royal Knights, most zwodzony. Ja pokażę Wam jeszcze instrukcję od tego zestawu, ponieważ ona też wydaje mi się być całkiem ciekawa, ponieważ spójrzcie, na okładce tak naprawdę nie jest przedstawiony główny cały zestaw. On tutaj, widać go tylko w prawym dolnym rogu. Mamy tutaj taką piłkę z herbem Lego Football, mamy różne kraje tutaj pokazane, które krążą dookoła tej planety, jaką jest piłka nożna. No i mamy tutaj Zinedina Zidana w stroju Adidasa, który był twarzą tej serii. No i te instrukcje są dość ciekawe. Mamy tutaj pokazane, co na której stronie jest pokazane, jak zbudować. Zaczynamy oczywiście od figurek. Tutaj mój kolega robił jakieś notatki, co jest ciekawe, czego mu brakowało w tym zestawie, a które elementy się zachowały. W tym miejscu zostały naklejone chyba pozostałe naklejki, których Sebastian nie wykorzystał. Te naklejki mogliśmy przylepiać po prostu na naszych ludków, tworząc poszczególne reprezentacje. Widzicie tutaj flagi Niemiec i innych krajów. Jak dalej wygląda ta instrukcja? W kolejnych krokach mamy pokazane, jak zbudować tą murawę boiska. Instrukcja na żółtym tle i budowę umilają nam takie zdjęcia, które są na boku tutaj z historycznych meczów. Są tutaj również figurki, które pomagają w budowie kolejnych etapów. No i jest tutaj piłkarz, który otrzymuje od sędziego czerwoną kartkę. Dokładnie, brakuje nam w tym zestawie sędziego zdecydowanie. Przydałaby się taka figurka, jej tutaj brakuje. I gdy zestaw mamy już całkiem zbudowany, to na końcu instrukcji mamy tutaj jeszcze dodatkowe informacje, jak zbudować sobie na przykład takie treningowe różne gierki, takie jak strzały przez murek, strzały do celów, czy też takie tory przeszkód, jak widzimy. Tutaj bardzo dużo instrukcja zawiera propozycji, zabaw, jakie możemy się bawić przy użyciu tego zestawu. A na końcu mamy tutaj jeszcze strategie, taktyki, które możemy używać podczas naszych gier tym zestawem oraz tabelkę do wypełniania LEGO Cup, kto wygrywa. Gdy gramy w mecz z przyjaciółmi, to tutaj możemy sobie takie drabinki porobić, powypełniać. Mój kolega Sebastian, widzę, nie wypełniał tych drabinek, bo szkoda tak naprawdę instrukcji, też bym ich nie wypełniał. Na ostatnich stronach poznamy wszystkie zestawy, które wchodzą w skład serii, więc u mnie na recenzji Klockowizji na pewno możecie spodziewać się jeszcze recenzji czarnego autobusu z piłkarzami oraz innych zestawów, które uzupełniają właśnie ten główny zestaw z tej serii, jakim jest boisko. Ja chciałem pokazać Wam jeszcze ten zestaw LEGO Sport 3420. Jest to boisko z roku 2004 i taki zestaw możecie zakupić na z archiwum Bricks. Link do sklepu z archiwum Bricks w opisie. Kto ma ochotę na taki archiwalny zestaw, niech się śpieszy, bo na pewno ilość tych produktów jest ograniczona. Jest to bardzo fajny, archiwalny, 17-letni zestaw. Jeśli podobał Wam się film, koniecznie zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję na kanale Klockowizji, jeśli nie chcecie, żeby ominęły Was inne filmy. Mówił do Was Patryk, ja się z Wami żegnam. Na razie.